Dzień dobry po raz kolejny. Dzisiaj 14 września 2022 roku. Jesteśmy w Omiszu, Chorwacja oczywiście, wrzesień, ale szczerze mówiąc nie widzę tu różnicy między wrześniem a sierpniem. Ja widzę. Tu jest po prostu cały czas jak w ulu normalnie. Ale parkingi są puste. A skąd wiesz? No widziałam. Aha, no to dobra, to przynajmniej tyle. No tak czy siak, to tutaj na ulicach to jest... Proszę, chłońcie Państwo tę atmosferę. Pachnie żarciem. No już zjadłbym coś naprawdę. Jakbyś winka bym się napił. A tu trzeba w korku stać. I jeszcze nawet nie wiemy, gdzie będziemy spali. Bo to... Ale już jesteśmy blisko. Tak. Chociaż tutaj pojawił się nowy pomysł, bo... Może zaszalejemy i zamiast spać dzisiaj w samochodzie, to... Bo chyba nam się należy, tak? To chyba możemy sobie wziąć jedną noc w apartamencie. O ile będzie tani, no. I o ile to się będzie mieściło w ogólnym zarysie tego wyjazdu. Patrz, jak ładnie tutaj wyglądają te warzywka. Fajowo. Nie no, ogólnie no to miasto jest zadbane, ale żeby ono było przyjazne i... sprzyjające wypoczynkowi, to bym nie powiedział. No nie? No nie ma sensu się powtarzać, no po prostu nam się ona nie podoba do wypoczynku, jak w ogóle, jakby nie dla nas, no ale no, masa ale... Polaków tu przyjeżdża i się tutaj dobrze czują, więc chyba coś w tym musi być, nie? No. Chociaż pachnie ładnie z tych knajp, no. No i w Omiszu stoi Sunbeam, którego już od 2 lat próbuję kupić i się nie udaje. A jaki Sunbeam, to możecie znaleźć na moim kanale, czyli na kanale Motokronika. Jeszcze ktoś? Dobra. Cyk. I ruszamy. Tu zaraz woda po prawej. Stąd kiedyś odpływaliśmy na rejs jakimś statkiem, ale nie pamiętam jak się nazywał. Teraz tutaj jakieś przebudowy są. Mocne. O, okulary poleciały na Hawajkę. No pewnie będzie tu ładnie, ale to nie w tym sezonie. Może nie w najbliższym też. I tak oto, proszę Państwa, wygląda Omisz we wrześniu, w korku. No tutaj to już jest nieźle. To jest lepiej niż było w sierpniu. W tym miejscu. Też jest Omisz? Jeszcze? No chyba. Nie, to jest chyba Rawnice, czy tam Brzet. Dobra, szukamy kempingu jakiegoś, tak? I się będziemy zastanawiać. Jak będzie jakiś fajny, to zostajemy, a jak nie, to może zaszalejemy dzisiaj. Się zobaczy. Tu chyba były fajne widoczki. Są łapacze skał. Do Promajny coraz bliżej. No. Kto wie, co to się dzisiaj wydarzy. To chyba więcej widać, jak się wraca. Kończę. Do zobaczenia.